Witam Cię bardzo serdecznie. Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Jestem psychoterapeutą metafizycznym i poprzez te nagrania oraz pracę indywidualną z Tobą pokazuję Ci, że tak naprawdę w życiu każdego z nas wszystko zawsze jest absolutnie ok. Tak jak być powinno. Wszystko jest w porządku. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób postrzegamy siebie. O czymś takim, co po angielsku nazywamy, określamy jako self-image. Czyli sposób, w jaki widzimy nie tylko swoje ciało, nie chodzi tutaj tylko o ciało, ale również o nasze możliwości, o nasz potencjał, o to, co jest dla nas możliwe. Dlatego, że każdy z nas wypracował sobie w trakcie naszego okresu rozwoju, dojrzewania, wzrastania i później to było oczywiście utwierdzane w nas, i bardzo często niezauważone. Każdy z nas wypracował sobie jakiś sposób, jaki siebie określamy, jaki siebie widzimy. I teraz niektóre rzeczy mogą się wydawać bardzo oczywiste w nawiązaniu do naszej własnej osoby, czyli na przykład możesz sobie myśleć, że jesteś osobą wysoką, szczupłą, że masz poczucie humoru, że cechuje Cię pozytywne nastawienie do życia lub też, że jesteś raczej osobą nieśmiałą i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które jakby od razu przychodzą Ci na myśl i które są dla Ciebie oczywiste. Tylko teraz, jeżeli już mnie znasz z moich poprzednich nagrań, z mojego kanału, z mojej strony, to zapewne wiesz, że ja bardzo lubię podważać wszelkie koncepty, wszystko to, co mi powiesz na swój temat, na temat życia, na temat świata, na temat czegokolwiek. I dlatego właśnie chciałabym się Ciebie zapytać, czy możesz być absolutnie pewien, pewna, że taki właśnie jesteś, że taka jesteś. Dlatego, że w większości przypadków, a praktycznie nawet nie w większości przypadków, tak po prostu jest. My sobie właśnie kodujemy w naszych głowach, jest to jak pewnego rodzaju kolejny program, kodujemy sobie w naszych głowach, jacy jesteśmy. To nie jest tak, nam się wydaje, że to jest tak, że my najpierw coś obserwujemy w sobie, na sobie, w naszym życiu i dopiero później stwierdzamy, że tacy jesteśmy, że takie cechy nas charakteryzują, że taki mamy potencjał, że takie mamy możliwości itd., itd. Natomiast jest w rzeczywistości zupełnie na odwrót. To, czego doświadczamy, to, że doświadczamy na przykład tego, że ludzie nas traktują w dany sposób, to, że doświadczamy introwertyzmu, tego, że wolimy przebywać sami ze sobą, że jesteśmy nieśmiali, że lubimy naszą samotność, że uciekamy od innych, to, że doświadczamy braku pieniędzy, takiego poziomu pieniędzy, którego chcielibyśmy doświadczać w naszym życiu, to, że doświadczamy braku partnera, to, że doświadczamy czegokolwiek innego, nie wiem, często pojawiającej się złości i tak dalej, tego, że ktoś nam ciągle wchodzi w drogę, depcze po piętach, czyli trudnych relacji międzyludzkich, partnerskich i tak dalej. To wszystko jest już efektem tego, co jest w Tobie. To nie jest na odwrót. To wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu, dlatego to jest takie super, dlatego to jest takie pomocne i kiedy masz tego świadomość, możesz to wykorzystać do swojego własnego rozwoju, ponieważ to wszystko, czego doświadczasz w swoim codziennym życiu, jest dowodem na to, pokazuje Ci, masz to na tacy, widzisz to, co takiego jest w Tobie. I oczywiście czasami to nie jest takie, jak to się mówi po angielsku, straightforward, czyli takie proste, takie oczywiste, w tym sensie, że jeżeli doświadczasz czegoś na zewnątrz, to masz akurat to w takiej dokładniej formie w Tobie. I dlatego ten proces rozwoju poprzez własnego rozwoju osobistego, duchowego, poprzez właśnie świadomość siebie wymaga wchodzenia głębiej i głębiej, zgłębiania tego, przyglądania się sobie i zauważenia, dlaczego ja doświadczam takiej, a nie innej rzeczywistości. I ja wracam ciągle do tego tematu, próbując ugryźć to z różnych stron, przeróżnych, i może by się wydawało, że ja mówię o różnych rzeczach, ale tak naprawdę ja bardzo często w większości moich nagrań mówię właśnie o tym, ponieważ od tego wszystko się zaczyna, od Ciebie samego, od tego, co masz w sobie. I z tego miejsca, kiedy tutaj jest już zrozumienie, jest to poznanie siebie, jest zauważenie, w jaki sposób ja funkcjonuję, możesz zacząć pracę
z kwestionowaniem tego, w co wierzyłeś do tej pory, na czym opierało się Twoje życie. I poprzez właśnie tego typu poszerzanie, rozluźnianie tych przekonań, tych programów, tego nastawienia do życia, tego sposobu widzenia samego siebie, kreowania swojego wizerunku, utwierdzania się w tym przekonaniu, że to jest Twój wizerunek, w ten sposób zaczynasz otwierać się na naturalny przypływ świata, życia, do Twojego doświadczenia życiowego, tego, czego chcesz doświadczać, tego wszystkiego, co jest Ci naturalny sposób dane przez życie z racji samego faktu tego, że przyszedłeś, przyszłaś na świat i tutaj jesteś. Dostatek, obfitość, radość życia, pełnia życia, to jest wszystko Ci naturalnie dane. Ale jeżeli tego nie masz i zauważ, w jakich aspektach życia tego nie doświadczasz, to świadczy to jedynie o tym, że w jakiś sposób to blokujesz. A jak to blokujesz? Poprzez jakieś najczęściej nieświadome przekonania. I to jest do tego stopnia nieświadome, że czasami może Ci się wydawać, że Ty byś na przykład w życiu nie powiedział o sobie, że jesteś osobą, której się ciągle coś nie udaje, której wiatr wieje w oczy, która zawsze jak coś tylko jej się uda, to za chwilę to traci i tak dalej, i tak dalej. W życiu byś tego świadomie o sobie na przykład nie powiedział, ponieważ logicznie wiesz, że to nie jest prawda. Ale jednak doświadczasz tego w życiu, ponieważ operuje w Tobie jakiś program, który jest nieuświadomiony i tak naprawdę Ty funkcjonujesz w rzeczywistości, w codziennym życiu, właśnie opierając się na tym przekonaniu głęboko gdzieś tam zakorzenionym, nieuświadomionym, że Tobie się nie udaje, że Ty nie zasługujesz, że Ty zawsze w końcu stracisz, że ktoś Cię oszuka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja tutaj koncentruję się, skupiam się na tych jakby negatywnych przekonaniach, ponieważ no, chcemy rozmawiać o rzeczach, które pomogą nam poprawić jakość naszego życia, tak? I jak to obejść i co z tym zrobić. Także dlatego na tym jakby skupiam w tym momencie swoją uwagę, ale dotyczy to każdego życiowego aspektu. Ja na przykład z niewiadomych powodów przyszłam na świat i utwierdzałam się w przekonaniu, że zawsze mam to, czego chcę, tak? I ja na początku nie wiedziałam, dlaczego tak jest, że ja zawsze mam to, czego chcę. I otoczenie nawet próbowało podpowiadać mi inaczej, że jestem szczęściarą, że mam po prostu, jestem bardzo ambitną osobą, że mam mnóstwo siły przebicia i tak dalej, i tak dalej. I ja przez jakiś czas nawet w to wierzyłam. Logiczne to się wydawało, że tak jest. Natomiast dopiero jakby wchodząc w ten światek samorozwoju i świadomego życia, zaczęłam rozpoznawać w sobie, że po prostu jadę cały czas na tym głęboko zakorzenionym we mnie przekonaniu, które jest super i które bardzo ułatwiało mi życie. Także to może pójść oczywiście dwukierunkowo. I teraz co takiego my robimy, kiedy na przykład określamy się, powiedzmy, jako osobę nieśmiałą? Naszym takim naturalnym impulsem i kiedy mamy już dość, mamy już dosyć tej nieśmiałości i tego, że przez to nie możemy dostać pracy, jaką byśmy chcieli dostać, nie możemy mieć związku, partnera, o którym marzymy, z którym bardzo byśmy chcieli być i tak dalej, nie możemy robić wielu rzeczy, na których mi zależy, ponieważ jesteśmy tacy nieśmiali, że po prostu nas to za każdym razem hamuje. Co takiego robimy? Nagle mamy tego dość, zbieramy w sobie siłę. Przychodzi akurat dzień, kiedy jesteśmy pełni determinacji i mówimy sobie dość, koniec już tego, nie chcę w taki sposób doświadczać życia i całą swoją siłą, swoją silną wolą decydujemy w tym momencie, że albo od teraz, albo od jakiegoś dnia w przyszłości, bardzo często to jest nowy rok, czy jakieś tam daty przełomowe, zaczynamy coś robić, czyli na przykład przechodzimy na dietę, rzucamy palenie, zaczynamy chodzić na siłownię, czy też zaczynamy pracować nad własnym poczuciem wartości, zaczynamy praktykować coś tam, żeby po prostu sprawić, że będziemy nagle mieć więcej śmiałości, że wyjdziemy do ludzi, że będziemy bardziej pewni siebie. Tutaj się koncentruję na jednym konkretnym przykładzie. I co takiego potem się z tym dzieje? Co to jest ta silna wola w takim podejściu? Otóż dzieje się tak, że za jakiś czas zazwyczaj to się wypala. Brakuje nam już energii, żeby to zasilać, brakuje nam chęci, brakuje nam motywacji i po prostu zaprzestajemy temu, poddajemy się. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tym wypadku korzystamy z naszych pleców, żeby zmienić nasze życie. I co tutaj mam na myśli? Otóż na pewno spotkałaś się ze stwierdzeniem, że kiedy podnosi się jakiś wielki ciężar, coś, co nam tak bardzo ciąży, to żeby oprzeć się w większości na nogach, na tym, co jest stabilne, co jest mocne i żeby podnosić to bardziej z nóg, a nie z pleców, ponieważ jeżeli zaczniesz
podciągać do góry wielką wagę z pleców, to możesz się narazić na jakąś kontuzję i też tam jest słabość i możesz narazić się na dodatkowy ból i to nie jest po prostu pożądane, tak? Trzeba podeprzeć się z nóg, trzeba zrobić to we właściwy sposób, trzeba zaangażować w to też całą klatkę piersiową i całe dłonie, nie tylko plecy. I właśnie kiedy my staramy się coś wyegzekwować w naszym życiu silną wolą, takim jakimś postanowieniem czysto logicznym, czysto pochodzącym no, z naszego umysłu, z naszego ego, to tak naprawdę na dłuższą metę to nie odnosi rezultatów, dlatego że jest to za słabe w nas, jest to miejsce, z którego nic tak naprawdę się nie oczyszcza, nie zmienia, nie transformuje, tylko próbujemy coś przeforsować siłą. O tak, myślę, że to jest takie najodpowiedniejsze pokazanie tego, jak to funkcjonuje. Próbujemy coś przeforsować siłą. Ja bardzo często spotykam się, pracując indywidualnie z osobami właśnie, które przychodzą i na przykład mają problem poczucia własnej wartości, krępują się w otoczeniu innych i tak dalej i bardzo im to przeszkadza, właśnie kreuje dyskomfort w codziennym życiu i w relacjach międzyludzkich, którymi się cały czas, jak wiadomo, otaczamy. I taka osoba na przykład przychodzi i mówi, no, że na przykład przeszła przez cały trening albo retreat, jakiś taki wyjazd tygodniowy, który właśnie opierał się na budowaniu poczucia własnej wartości. Ja z ciekawości pytam, jak to wyglądało. No, każdego dnia mieliśmy jakiś styl tam przechadzania się z podniesioną głową, klatka wypięta, wyprostowana pozycja, powtarzanie sobie cały czas, jestem pewny siebie, jestem idealny i cały czas jakby wrzucanie się w różne takie sytuacje, gdzie można sobie trenować tą pewność siebie, czyli jakby może nawet na głęboką wodę, w jakieś sytuacje, gdzie normalnie byłoby dyskomfortowo, krępująco. I fajnie, wszystko to oczywiście jest jakimś elementem pompowania tej pewności siebie, zasilania się nią, tylko że to jest bardzo chwiejne, to właśnie pochodzi z pleców, przynajmniej w moim odczuciu i w moim własnym doświadczeniu i w wieloletniej pracy z Wami, że to nie daje długotrwałych efektów. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo powierzchowne, dlatego, że w dalszym ciągu, czy Ty o tym wiesz, czy nie, czy jesteś tego świadom, czy nie, gdzieś pod powierzchnią, gdzieś w tle masz przekonania, masz coś, co jest nieuświadomione, coś, co jest w podświadomości i co cały czas Ci szepcze, że jesteś osobą nieśmiałą, że krępujesz się w otoczeniu ludzi, że jesteś introwertykiem, że nie nadajesz się do relacji z innymi, tak? Że się ośmieszysz zawsze, że ludzie Cię wytykają palcami, że coś w relacjach jest dla Ciebie takiego, czego się boisz, tak? Jest po prostu w Tobie jakieś przekonanie, na którym cały czas opierasz te relacje i to jest w dalszym ciągu niezauważone, nie jest zaświecone na to latareczką, nie jest to po prostu uświadomione. I nawet chirurdzy plastyczni, którzy przeprowadzają, kiedyś właśnie zapoznałam się z taką informacją, że znany chirurg plastyczny, który przeprowadzał oczywiście tysiące operacji plastycznych na różnych osobach, kiedyś właśnie zaczął się zastanawiać, miał takie refleksje na ten temat, dlaczego to tak wygląda, że nie u niektórych osób, kiedy jakieś zmiany, powiedzmy na twarzy, są przeprowadzone po takiej operacji, one budzą się, wybudzają się i automatycznie jakby no, czują się już lepiej i ma to efekt na ich jakby kreowaniu własnego wizerunku, inaczej się postrzegają, czują się lepiej, wpływa to na ich stan psychiczny, emocjonalny itd., itd. A dlaczego też jest grupa ludzi zawsze, u których jest to zupełnie niezauważone, nawet jeżeli no, i lekarz i wszyscy w otoczeniu widzą fizyczne zmiany na dużo lepsze i zupełnie inaczej się już wygląda, jest zauważone, że miała miejsce operacja plastyczna, to jednak ta osoba z jakiegoś powodu ma poczucie, że w dalszym ciągu wygląda tak samo, dalej beznadziejnie, dalej nieciekawie, nic się nie zmieniło, jest niezadowolona, nieusatysfakcjonowana i tu nie chodzi o to, że ona zauważa jakąś zmianę, że w ogóle zaszła. Bardzo często jest tak, że pomimo fizycznej zmiany obserwowalnej, ona tego wręcz nie zauważa, ponieważ ma tak w sobie silnie zakorzenione to przekonanie, że ja wyglądam w taki czy inny sposób,
i ono jest jakby nierozpoznane, jest źródło tego przekonania, skąd to wypływa, dlaczego ja w taki sposób siebie postrzegam, dlaczego ja o sobie w taki sposób myślę, a zawsze jest jakieś drugie dno, zawsze coś się w tym kryje. Dlatego zachęcam się z całego serca do tego, żeby pracować ze swoimi przekonaniami, żeby pracować ze swoimi programami, żeby zauważać, jakie aspekty życia są dla ciebie niewygodne, niekomfortowe i z tego miejsca zaczynać, ponieważ zawsze tam wtedy to ci pokazuje ten aspekt, ten obszar życia, co takiego zaprasza cię do tego, żeby w końcu zwrócić na to uwagę, żeby w końcu tam przyświecić to światełko, żeby w końcu wejść w to głębiej, a nie tylko wszystko tuszować powierzchownie. I to jest piękny proces, bardzo wyzwalający, bardzo głęboki, intensywny często i dlatego naprawdę warto mieć tutaj w tym procesie wsparcie, warto też mieć kogoś, kto potrafi ci jakby poprzez odpowiednie pytania potrafi ci pokazać, co to jest takiego w tobie. Jest to oczywiście wtedy o wiele szybsze i o wiele przyjemniejsze przechodzenie przez to, co po prostu nie chce być zauważone i dlatego jest tak przez długi okres przez nas maskowane. Tylko, no co, chcemy przecież wszyscy żyć lepiej, chcemy mieć lepszą jakość życia, dlatego jedyną drogą ku temu jest prawdziwe, uczciwe przyglądnięcie się sobie i z tego miejsca rozpoczęcie drogi do budowania życia, którego naprawdę chcesz doświadczać. Także myślę, że to byłoby na tyle dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Będę wdzięczna, jeżeli się nim podzielisz ze swoimi znajomymi. Zapraszam jak zawsze na sesje indywidualne, na spotkania indywidualne, w których będę ci mogła pokazać, będąc tylko i wyłącznie z tobą, że w twoim życiu nie ma absolutnie żadnego problemu. Wszystko jest ok i do tego będziemy mogli jakby wejść głębiej w to, co w jakiś sposób właśnie blokuje cię w codziennym, spełnionym doświadczaniu życia. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.